Narty alpejskie ruszyły, skoki są w przededniu inauguracji sezonu. Październik to walka o krajowe trofea. Tytuły zdobyli już m.in. Geiger, Huber, Roryu, Kobayashi. A kto zostanie mistrzem Polski? Konkursy odbędą się w czwartek i piątek w Zakopanem. Transmisje w TVP Sport. Nowiutka, lśniąca i pachnąca po generalnej przebudowie średnia Krokiew miała przechodzić chrzest w lipcu, ale na przeszkodzie stanął wiatr. Pod koniec tygodnia nic już planów naszym zimowym asom pokrzyżować nie powinno. Kamil Stoch lato miał inne niż wszystkie. Operacja narośli przy stawie skokowym sprawiła, że mistrz odkrywał swoje ciało na nowo. Dla mnie to jest bardzo duży krok naprzód. Także jakby mogłem tą lukę, gdzie nie trenowałem normalnie, tak jak zawsze, mogłem zapełnić czymś innym. Górne partie ciała, czucie głębokie, to pozwoliło znów znaleźć rezerwy w prędkościach najazdowych. Cały czas szukam tego idealnego skoku. Samo dążenie do niego jest, uważam, taką dobrą drogą i na tym się będę skupiał. Na horyzoncie igrzyska w Pekinie i nikt nie zabroni nam marzyć o czwartym złocie olimpijskim Kamila. A to już król lata i zimy w jednym. Dawid Kubacki letni Grand Prix skończył na podium i zaprasza nas na zimowy serial z wiarą w głosie. Patrząc tak z perspektywy tych lat poprzednich, to wydaje mi się, że teraz mam bardziej takie poczucie, że sporo pracy wykonaliśmy tego lata na obozach, na treningach. Może nie do końca to było widać na tych wszystkich konkursach, ale jestem przekonany, że to będzie procentowało później w tym sezonie zimowym. Czwartek, średnia Krokiew, konkurs indywidualny, dzień później rozgrywka drużynowa. To będzie próba generalna przed zimą. Bo dodajmy, że to są letnie Mistrzostwa Polski.